Siemanko, dzień dobry, kłaniam się nisko. Co tam słychać, wariaty? Krapciak? Cykrumciok? Jesteśmy w Valentine? Dzień to jest 8 listopada 1900 roku. 1900 roku. Krumcioku! Chyli się! Czopogłowy, rudzielcu, bierz maruchę i jedź do domostwa. Ja jeszcze Valentine, ale niedługo będę w domku. Okej. Dostałem zlecenie. Dobrze, ruszajmy w takim razie. Montier jest Valentine, ale kazał nam się spotkać w domostwie. Naniosę tylko współrzędne na mapę. Obiorę odpowiedni wektor, odpowiedni kierunek i wyruszę tam. Do 100 000 ciem lecących do latarni. Twoja matka ma na plecach karmnik, kurwa. Na gołębie. Niebana kłusowniczka łowi gołębie. Ruszajmy! Witajże. Witaj. Co jak te przygotowania? Powiem ci tak, przygotowania pełną maruchą. Pełno maruchą, to mi się podoba. Tak jest. Jak widać, jesteśmy... O, we trójkę chyba, Siwy jeszcze świetnie. Przyjechał. Wiesz, nie chcę wyjść na amatora, ale pytanie, jak my się dostaniemy tam? To tam się leci, płynie, kurwa, jedzie? Tam się płynie. Mamy bilety, nie wiem, komu te bilety wręczyć. Ja mam bilet. Nie wiem, gdzie jest ten... Ej, pozwólcie na chwilę, tylko skoczę do rzeki, napiję się, bo mnie suszy. Zaraz będę. O, kolejna osoba się zjeżdża. Witaj, Clay. Idę tylko się napić, zaraz będę. A może ma ktoś z was picie? Jednak, bo rzeka jest trochę daleko. Słuchaj, wiesz, jaka sytuacja była w tym sklepie, jak gryście. Panowie, może macie flakon jakiejś dobrej wody? Niestety zapomniałem, że rzeka, jakkolwiek uzdatnie wody, jest bardzo daleko. No nie, tu jest blisko. Poważnie? Dziękuję. I tak czy jak zaopatrzę się przed samą wyprawą, trochę się boję, nigdy nie byłem daleko od stanu. Wow, uważaj. Wow. Dziękuję. No dobra, to ja się dziękuję idę panu. Umyć w rzece. No to ja będzie niebezpieczna przygoda. To weź krumczuka. Trochę się boję. No bo mogę z tobą się umyć? To chodź. Umyjemy się razem. Chodź. Ja zajmę się maruchą. Krumpciok po chwili wtulił się w swojego kompana. Słuchaj, co powiedzieli, że będzie to niebezpieczna wyprawa. Obawiam się, Krumpcioku, że to jest kurwa jakaś podpucha i podstęp. Ale to znaczy, że to... że co? Zapraszają wszystkich gangusów, same głowy. No to może szeryfostwo zaprasza tam wszystkich gangusów. No zobacz, jakie to jest proste. Szeryf mówi, że zaprasza wszystkich największych gangusów w hrabstwie. Wszystkie gangusy ze swoją dumą i wyimaginowanym, wyolbrzymionym ego przechodzą tam, bo mają się za wielkich gangusów. Puh, nawet ci mali tam nawet przyjdą, bo oni też się mają za dużych. I przyjdzie sobie taki szeryf z szeryfostwem i wszystkich zawinie na lasy i wpierdoli do celi. No jaki tu podstęp widzisz? No trzeba być ostatnim idiotą, żeby przyjąć takie spotkanie. Dlatego ja się zakamufluję. Tak. Ja nie będę tam gangusem. No ja myślałem o czymś innym, ale to twoje... Ja nie mówię, że to akurat tak będzie, ale no brzmi to dziwnie, nie? Zebranie wielkich gangusów. No to kto może organizować niedźwiedź. Zebranie wielkich gangusów? Niedźwiedź! Co? Ty już go rozjebałeś? Tak. A twoja matka wróżyła. Syćkie dziełchy będą chciały mieć z tego futro. Zarzucę na twoje tyły. Idealny stan. Skóra niedźwiedzia. A jak wrócisz zatem? O, dobre. To mogę cię wziąć na lasco. No nie, widzisz tego typa? Dobra, ale nieważne. Jeszcze... Chuj z tą skórą. Lepiej, żebym wrócił. Można z nim zagadać, ale wiesz co mi się wydaje? Jeżeli oni robią tam wielki turniej pokera, $500 za wejście, okay, zapraszają każ... 15-20 tak. osób i każdy przyjedzie z taką górą pieniędzy. Dokładnie, i pod mają ścianę, największych każdy 500. Gangsterów. Tak, mają największych gangsterów, z każdy z przychodzi z majątkiem. Wystarczy, że nas zamkną i będą dzielić i rządzić w całym hrabstwie. Trzeba mieć łuk i cięciwę napiętą na wodę, Krumcioku. Musimy się trzymać w tym razie. Oczywiście. Jeżeli coś się będzie działo, ekipa na pewno będzie w stanie do walki. W tym czasie cięciwa będzie napięta. Spierdolimy. Chodźmy. Tak jest. Ole, kurwa, leci z gruzem. Rozumiem, trzeba być spokojnym, ale nie przewrażliwionym, bo może rzeczywiście koniec końców to jest wielki gangsta festiwal z pitą śmietaną, truskawkami i super zabawami. No wiesz, taki festiwal gangsterów. Nie, myślę, że... Wspólne malowanie indiańskich, kurwa, twarzy i takie tam. Może i tak być. Nigdy... Znaczy dobra, nie powiem, że nigdy nie byłem na Guarmi, bo byłem parę lat temu, ale tam się wiele zmieniło. Lokalne społeczności stały się większe. Kurwa, papugi nawet stały się większe. Wszystko, kurwa, tam się stało większe. Dobra. Ja i tak nawet w tym turnieju nie wezmę udziału, bo to ja nie mam $500. To tak nawet nie biorę pieniędzy swoich.
swoich. Plecak biorę pełen marzeń, kurwa, łuk i jadę tam zobaczyć, co się dzieje. A może zamieszkam na tej Guarambie i nigdy tu nie wrócę. Guaramba, bam, bam. Nie, no gdzie? Mamy wszystko. No dobra, panowie. A gdzie szef? Piąty. Ja nie mam telegramów, już wszystko wchodzi, dodałem. Ja niestety też nie mam telegramów, łapa. Budzieńca, musimy stąd wyruszyć chyba. Ale komu ten bilet okazać? Któż tu nas przewiezie na drugą stronę? Jegomość pewien w Stanleyce chyba. O kurwa, powiem wam szczerze, mam taki niepokój, jeżeli chodzi o tego Marwę. Obawiam się, że to może być... Łapka! Albo coś gorszego. Dlatego trzeba się to zbroić. Nie, absolutnie nie! Moim zdaniem to jest festiwal gangsterów. Wielka unia gangsterska. Pewnie dojdzie do wielkich roszad, rozbiorów, informacji, dogmatów, ustaleń, archetypów, you know. Zgadzam się z Grumdziogiem. Gangsterskie posiedzenie, wielki też okrągły stół. Tak, zresztą będzie tam sam Henshaw. Kto? Przywódca dżentelmenów z Valentine. Wiemy, sobór jeszcze o innego się... Gangsterski sobór! No, szykuje się dziś po Barnaba Bogarama. Powiedział, że Henshaw dobre słowo u nas powiedział. Więc na pewno będzie... Dżentelmeni z Valentine na pewno będą. I nie podskoczą do każdego przecież. Nawet jakby się stało po pięciu ludziom z każdej bandy, no to przecież jest reszta, która musi puściła. Jestem Legolasem w tym świecie, będę z łukiem gangsterów rozstrzeliwował. Byliby chyba zbyt głupi, no tu. Kiedy, ale głowy nie bez powodu stały się głowami. Być może reszta ciała bez głowy myśleć trzeźwo nie będzie. No to spotkanie będzie prowadzić do wielkiego gangsterskiego sejonu, utworzonego w centralnej części hrabstwa. Ale się będę pierdolił, proszę. Jest coś, co powinniśmy wziąć, panowie? Dawno nie byłem na Guarmie. Na pewno do podwody. I no, jakiegoś podziemienia. No prowiant. Na pewno. No, nie będzie mi nikt tam prosić. Dokładnie. To trochę jedzenia, dużo picia. To gdzie zakupimy towary potrzebne nam na tą wyprawę? Może w San Denis już? A pieniądze kto gdzie ma były? Ja to walę. Ja mam w Blackwater. Ja mam Blackwater i Valentine. Pan Odez, może przeniesiemy rozmowę do środka? Tak, zapraszam. I powinniśmy ten zaraz ruszyć. Ja ty się siwy nie wpierdoloj. Pójdziemy kiedy będziemy. Jeszcze trzeba kilka reklam puścić, dopiero idziemy, nie wkurwiaj mnie. Za 25 dolarów, a my byśmy... Nie wiem czy wicie, ale żebym był Valentine. Chuja wisz, butok śpisz, kurwa. Rozsiąj się, Clay. Rozprostuj swoje kolana. Ale podobno szeryfostwo poszukuje ludzi na jakąś wyprawę. Jaką znaczy, wyprawę? Wiem, gdzieś to słyszał? Żebym to słyszał w Valentine. Łysi przebierali jak piraci wyglądają, szeryfostwo. I szukają ludzi i no kompanów do wyprawy. Teraz. I to na jest jaką wyprawę? O. Przebrali się za piratów. I dziś, mówią, to by się wszystko łączyło. Szeryfostwo może tam nieźle tutaj maczać palce w tym wszystkim. Ale nie byliby na tyle głupi, żeby szukać ludzi w Valentine krzycząc, że szukają kogoś na wyprawę. Ale to jest każdy idiota połączy kropki. Słuchajcie, jak oni to powiedzieli. Na przykład łapią kogoś za galop i mówią tak. Albo żeś pan dostajesz pouczenie, albo pan płyniesz z nami na wyprawę do nie wiadomo kąd. I tak to czy to jest metagaming najwyższej klasy? Coś mi tu śmierdzi. Mi też. I no tylko na Discorda wejdę, jak kurwą napiszę za dwa zdania, to zobaczymy, kto będzie kurwa szukał ekipy zara. Na taką akcję. Jeżeli pojawią się na Guarmie w poszukiwaniu tych skarbów. Ale poczekaj, Clay! To może być gnanie w paszczę lwa! To może być gnanie w paszczę lwa! Oni mogą nas tam wszystkich pochytać! Za co? Mogą nam coś podrzucić albo coś. No coś mogą zrobić, Clay, kurwa! Ale oni tam nie. Trzymaj się scenariusza, nie wkurwiaj mnie! Dobra, pierwsze co to trzeba będzie uważać, co się komu mówi na pewno. To nie wiadomo, czy a tu jest Clay, kurwa mać, pojebałem. Nawet przy stole. A może szeryfi też zdobyli zaproszenie jakimiś cudami. Będą tylko słuchać. Tylko, że oni mają te gwiazdy. Wiesz, ja czuję coś takiego, tam każdy, kto tam się zjawi, tam może do czegoś dojść. Oni może będą każdemu ten... No może dojdzie tam do jakiegoś morderstwa. I oni każdego, kto tam będzie na tej Guaramie, to nie będą podejrzewać. I każdemu będą chcieli to przybić, wiesz. To może być taki wielki spektakl. Nie mają jurysdykcji tam. Nie mają jurysdykcji, nie mogą nic zrobić. A może to będzie wielka rzeź, Clay, i może oni nas po prostu tam ukatrupią. Oj, dawno nie byłem na dobrej rzeźni. Ty nic nie rozumiesz, możemy zginąć. W takim razie ruszajmy, mam nadzieję tego, jeżeli mam zginąć przy waszym boku, to niech tak będzie.
Ruszaj, muszę opatrzyć się w jedzenie, ale ja nie mam dzisiaj zamiaru ginąć, ani jutro. Nie każdy weźmie bilet na Guarmę. Magazynu. Wszystkim bazuje to? Pazuje. Ja już jestem przygotowany na wędrówkę i wyprawę, wszystko mam. No 100 tysięcy piechurów, widzimy się w Blackwater. Tylko nie każdy na siebie czekać. Bilety weź się. Wziąłeś krąciąg bilet? Mam bilet. Od wczoraj go noszę przy sobie. Dobrze. To jest wielka szansa dla mnie. Świetnie. Jakąś amunicję musimy założyć wziąć. Wyładowałem wczoraj z wozu. O. A gdzie był odpołeś? No wyładowałem dzisiaj, byłem i przyładowałem. Także magazyn jest pełen amunicji. Marucha! Jaki wolniak. Jego koń nie ma w ogóle krzepy. Słucham? Co? Nie. Ruchy, osioł! Marucha! Witaj dwalu! Piękna siekiera! Ale dziękuję bardzo, dziękuję. Wieczniczkę sobie wpierdolimy. Ja. Dziękuję bardzo, do widzenia. Najlepszy bar w okolicy. Ile pojechał do Saint-Denis po pieniądze? Portem. A, portem czy konno? Portem. A my jak do Saint-Denis się udamy? No właśnie nie udajemy się do Saint-Denis. To ponieważ port jest w Thieves Landing. I tam przewoźnik płynie między 2 a 6 w nocy. To chwila. W takim razie gdzie mamy się udać? Tutaj czekamy na Villa. Aha. To do Guarmy jak się dostaniemy? Myślałem, że Saint-Denis. No właśnie nie, Steve Blending, dopytałem, bo nie byłem pewien. Okej, dobra, no to czekamy. Skończę proszę pić jakieś. Tak, trzeba zrobić prowiant. Chodź Marucha, mama 18 robi. Marucha! Dawaj, mam tu kurwa jabłka. Podlałem trochę rumem. Teraz tu robimy melanż. Źle się czuję. Co ci jest? Kurwa wjechało za mocno, szluk z tym. Guaraną całą. Daj mi łuk, bo zaraz szczerb się do ciebie przyczepi. No niech się przyczepi. Dzień dobry, panie szanowny. Dzień dobry. Już zajmuję łuk oczywiście, proszę pana. Dziękuję. Chowam na łosia. Ja mam do pana pytanie. Tak? Jak się jeździ na takim osiołku? Dobrze się jeździ. Fajna maszyna, wygodnie i mniejsze rozwarcie ud jest. Mniejszy no właśnie, korpus. To też mnie ciekawiło, ale to drogi biznes. Słuchaj. Małolecik, jak chcesz, to się możesz garnąć. Tylko mi kurwa tak? Tapicery nie zna. No tak, biergo zaprzejdźcie w kółko, tylko nie za szybko. Dobrze, no. Dziękuję. O kurczę, już się dobrze czuję. Powiedziałem, że będę się lepiej czuć niż przed kurwa piciem i paleniem. Proszę. To za chwilkę. Mam, czy to kurwa klej. A tu jest klej, siema klej. Ciekawe, ile zajmie to wszystko którego... temu Montierowi. To jest ten szeryf, którego postrzeliliśmy wtedy w Blackwater. A szeryf jedzie na to, tajne spotkanie gangsterów? Nie, raczej nie jedzie. Nie jedzie, dobra. Nie to dużo gadać, bo nie można, nie? Lepiej nie. Nikomu. No może jak będzie. Może wystawimy mu grzywnę, że za szybkie jedzenie. Nie, luźno, głupoty gana. Chyba plecak na prawo znosi chyba. Te jabłka osła na prawo mi poleciały w tym plecaku na stelaż. Trzeba to ładnie rozłożyć. Dobry, słuchaj, coś kurwa fajnego na plaży. Tylko mnie w chuja nie robisz ceną. Kurwa, wygląda jakiś czekaj. Poncho, może tak wytupcamy. Co mi się dzieje? Jakieś strzały. Kurwa, nie mogę kamerki nawet zobaczyć na swoją postać, bo tak się napierdolił. Ile to trzyma, no? Szczęść Boże, o Boże. Kurwa, nie ma klaty, nie mam klaty. To chyba być do mnie, co? Domny, kurwa, nie ma klaty. Co się stało? Panie, koszule mi... Strasznie jest ciężko z nim. Dobra, wydupcam. Elo, trzymaj się, ale mi odpicowali się, dawaj na melarz, idziemy na melarz. Teraz czuję, że kurwa wygląda, teraz czuję, że on klasę. Malenia. Przecielu, ładna skóra. To kurwa mać. Zajebałem. Pójdź w dupę. Co? Przepraszam, zajebałem się. Z czarodziejem. Kurwa, ja myślałem. Kurwa, 18, bo... No poczekaj, bo ma 18, ma osioł i trochę popilimy, teraz już dochodzę do siebie, spokojnie, chwila, już dochodzę do siebie. 18 ma ruchy, no tak. Już się myje i jedziemy, kurwa, dawaj, czadu, czekaj. 18 ma ruchy, no. Ten rum był jakiś taki niedobry z tego salonu. O, jest, zajebiście już. Co za typ podchodzi do mnie, a nagle się odzywa głosem krumpciąga, kurwa. Mówisz, że zrobiliście jakiś bal przebierańców na urodziny Maruchy. Nie no, chciałem, wiesz, przygotować się na ten cały, wiesz, zjazd gangsterów. Nie wiem. Jak wyglądam? Jakby to był zjazd czarodziejów, ale w porządku, może być.
Moim zdaniem dobrze wygląda. Sprzedawca mówił też, że to są najlepsze ubrania, jakie są w ogóle w całym hrabstwie. Ale takie wiśniaki tego nie zrozumieją, bo nie znacie się na modzie. Oderwani od kilofa, czy od łopaty, czy takiego jakiegoś tam... tego, kurwa, siekiery, to nie wie, co jest teraz modne. Ale to już nie mój problem. Nie, absolutnie, nie twój problem, Dobra, jestem napity, najedzony, mam zapasy. A, plecak na 100 tysięcy, poczekaj. I czujesz, jakbym grał w Hogwarts, te legacy. Ej, w ogóle inna gierka teraz jest. Dobra, jestem gotowy na wycieczkę. Przywiązę coś, Marusze, z Guarmy. Poważnie? Tak. Bardzo miła twoja strona. Już tu możesz Marucha oddelegować do stajni. Jesteśmy, bo dużo ludzi jest. Czekamy na coś jeszcze? Coś tylko? Kleja. Przebiegnij się. Jest Marucha. Tu pan masz osła. To jest mój osioł i... Ale zajebisty osioł. Dziękuję bardzo. Ale nie jest na sprzedaż, ma dzisiaj 18 urodziny. Moment, ja mu dam marchewkę. O, bardzo miło. Bardzo miło, dziękujemy. Widzisz? Bardzo miło. Nikt nie zapomniał o twojej 18, Marucha. O, dziękuję bardzo, naprawdę, miło z pana strony. Kutkowy to ma? Może ktoś taki osioł? No ma, ale to jak mówię, to jest specyficzny typ zwierza do ujeżdżania. Bo to pana w sumie osioł. Tak, dziękuję panu bardzo. A on nie choruje, bo mam lekarstwo, które pan potrzebował. Nie, no nie choruje. Znaczy, on jest osłem, więc od dziecka choruje. Ale nie potrzebuje niczego. Dziękuję, niech pan zostawi dla kogoś potrzebującego. Jasne. No pewnie, nie ma sprawy. Jasne. Dziękuję bardzo i na razie muszę przeprosić tutaj. Muszę dołączyć do grupy. Dobra, Kuń jest gotowy. Ale rozumiem, że nie będzie potrzebny. Możemy zrobić cruising, kurwa, po Blackwater, po Valentine. No właśnie, czy przewoźnik też zadbał o nasze konie? Bardzo dobre pytanie. Nigdy nie płynąłem na Guarmę. I nigdy nie korzystałem z jego usług. Przecież byliśmy tam rok temu, to nie pierdoli. Krupczuk dostał list z Hogwartu. No to było rok temu. Twój stary na dywanie przyleciał przez okno, się wjebał Krupczukowi, dał mu. Krumpciok, jesteś czarodziejem! Twój stary z brodą, taki wielki, plan. Gruby. Golonko jeszcze jadł, dojadał golonko na tym dywanie. I Krumpciok ze złami w oczach mówi, tak, to jest ten dzień. I właśnie jedziemy... Jedziemy właśnie na Hogwart, kurwa. Guarama to jest ten Hogwart, bratku. A więc to co są wybrańcy, którzy dzisiaj pojadą ze mną moją łodzią. Na ciasną dupę Suzy Rivers. Toć to głupcy. Którzy nie wiedzą, w co się pakują, ale na razie... Póki mrzem są nieświadomi, muszę grać głupca. No ziema kurwy, gdzie są tam ci? Chuj, nie ten przystań. Poczekaj, pojebałem. Uszanowanko. A, uszanowanko, pan też leci na ten zlot gangsterów? Tak jest. Dostałem się do szkoły. Prawdopodobnie to wielka przygoda. Największa. Podobno są cztery szkoły gangsterów. Złodziejin, Górnik Front, Trufflepuff i... Te pojeby, ci czwarci, dziwacy. Nigdy nikt nie chce dołączyć. Nie wiem, o czym pan mówi. Jeszcze się dowiesz, przyjacielu. Poszukam swojej kompanii. Do zobaczenia. Widzimy się na wyspie. Do zobaczenia. A może to nie była ta miejscówka? Może pojebałem miejsca? O! Jesteś! Jestem. Szukam was już od kilku godzin. Cóż ci tak długo gnali tutaj? Mój koń nie ma dzisiaj urodzin. Jedzie wolniej. A mój żyje tak, by codziennie miał. Powiem ci tak, jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Ktoś już jest. Tak, idziemy tego jego mościa na przystani. Siedział. Pytałem go, czy też jedzie do nas. W sensie tam. Wiesz, zarzuciłem nieśmiale. I przyznał rację, że też tam wyrusza. Ale to jest dziwne, bo oni powiedzieli, że nie zapraszają Meksykańców, a ich roi się tutaj. Nic nie wiesz, co się może przydarzyć tego dnia. Miało nie być Meksykańców. Oni są wszędzie, jak burrito. Powiedzieli, że przyjechali do tawerny. Do tawerny przyjechali. To tak, może być znak, że czeka nas wielka przygoda! Co tu się kurwa dzieje? Pójdę się... Chyba wiem... Oj, zobacz tam, Phil. Tam gdzie ludzie czekają po drugiej stronie. Chyba tam jest trzeba... Tak! O! Kurwa nie, Jeff. Witaj, dżentelmenie! Witam dżentelmenów, kłaniam się nisko. Witaj, dzień dobry. Tak jest, cztery szkoły, cztery gości. Symbolizują każdą no szkołę. No jeżeli się wybieracie na rejs... Dobrze, myślę, że możemy zdjąć bandamy. A to mieliśmy być w bandamach? Kurwa, mać. Gentlemanic Valentine. Przecież co? No, to widzimy. To by się tak cholera jest na tych maskach. Przejdźcie, nie wiem, czy to... Wiedzieliśmy, kogo tutaj zostaniemy.
czy ten, już do wody miałem wskakiwać przecież. Do wody na co, kurwa? Aha, myślałem. Jakiś Meksykańcy to. No właśnie. A dlaczego nikt nie lubi Meksykańców? Kurwa, są nie ludzie. Cztery kunie i jeden... Z nim trzeba porozmawiać i w sprawie biletu, tak? W sensie... Tak, z biletem podchodzić do niego, tylko musi wybić druga. Gdzie się czają znowu ktoś? Tam ktoś łazi, tam... Podróż do Guaramy, ja pierdolę. To się dzieje naprawdę, to się dzieje naprawdę. Mam nadzieję, że będę najlepszy w tej szkole i zdobędę stypendium, żeby pomóc mojej rodzinie. Szkoła gangsterów to będzie cała. Akurat dziś, akurat teraz przyjechali tutaj do tawerny. I dziwne też, akurat szeryfi podobno zbierają dzisiaj ludzi na jakąś wycieczkę w poszukiwaniu rumu. Przybierali, rekrutowali ludzi. Ciekawe jest ilu tych urzędników zaś pojedzie, bo podobno raz nie raz to czasami urzędników biorą na to. Czy to jest jakaś wycieczka krajoznawcza w takim razie? Tak, będziemy zwiedzać. To miała być gangsterska, kurwa, miała być gangsterska szkoła, kurwa! No w co w chuja leci ta? Kurwa, lecisz, kurwa, zaraz pizdę walony będziesz, Czapajew! Bo miała być szkoła czarodziei, kurwa! Ja mam jednego banana przy sobie, ale akurat dla panienki. O, ciemno jest, mogę się odsunąć. Tylnie mu nic nie siedzi. Dobra, już chowam. Wydaje mi się, że wszyscy tak jak stoimy tutaj na tym mostku, raczej możemy sobie ufać i polegać na sobie w tych trudnych... A synchroniczne drapanie się. ...rejona. Podejrzanie. Brać, to są bracia, kurwa, drapok. W razie czego zapamiętaj tak, jak myśmy ubrani, to byśmy... Rekrutacja do Hogwartu. Ale niech wiedzą też tamci, że przybywamy do nich w gości. Jeżeli nie potraktują nas z należytym szacunkiem, no to trzeba będzie, można powiedzieć, pokazać, co tam słychać w Tumbleweed i w Valentine. Nie mam nic za zakończyć. No, już tutaj ten opuszczają, możemy wchodzić pomału. Ale powiem ci, że to można byłoby zrobić, to można byłoby zrobić tego Harry'ego Pottera w tej gierce. Czekajmy, może chwilę. Kto pierwszy? Panowie. Panowie, znikają. Jakby się coś wydarzyło, powalczymy, czy nogi zapas? Nie wiem, co jest po drugiej stronie, ale nie jest mi to obce ani straszne. Na pewno już coś takiego widziałem. Kto pierwszy? Dobrze. O, nie wiem. Wygrom dziogu pierwszy. Dobra. Idź biem żodem. Napisz telegram. Wszystko jest okej. Okay. Okej. Okay. No to trzymajcie się. Trzy, cztery... Ej, kurwa! Wow! Co jest, kurwa? Świetnie jest to zrobione, props, naprawdę, zajebiście jest to zrobione. To już bez beki, naprawdę dobrze jest to zrobione. Animacja, wszystko. Pokczam w chuj. Chyba dopływamy. Przypłynęliśmy... Będziemy wracać przez dżunglę. Wczesną nocą. Za chwilę wracam. O, witajcie, witajcie! Dzień dobry. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Bo wita. Cześć, wszyscy. Witam. Cześć. Jeszcze płyną. Jimbo znamy. No, już, bądź cicho. Szefie, jak coś, jestem gotowy. No to jesteśmy, panowie. Jesteśmy. Ale naprawdę jestem po to, żeby służyć i chronić chłopaków. Witam. Nie wiem, czy się fałszywe ruszę dostanie, kurwa. Witam. Słuchajcie, dziwo raz mówi. Na Guarmie. Przeklętej wyspie, dla niektórych to raj, a dla drugich, jak widać. Jimbo idzie z Bruce'em pierwszy, reszta idzie za Jimbo. A na końcu idzie Mortimer z grabarzem. Idziemy prosto do fortu. Dobrze, kościół. Zwiedzanie będzie później. Idziemy bliżej! Czy to wszyscy? Czy jesteście pewni, że to wszyscy? Idziemy wszyscy bliżej! No to poczekajmy. Nie, Charles. Spokój. Poczekajmy jeszcze minutę. Pan Charles jest, Agnari jesteście. Od nas wszyscy. Od nas wszyscy. Szanowny panie, no wy wysyłaliście zaproszenia. Skąd my mamy jedno wiedzieć, czy to i wszyscy? Pytamy się o wasze konkretne grupy. Skoro każdy postawił już nogę na tym piekielnym lądzie, w drogę za mną i za Jimbo. Zapraszam. Panowie, wiecie o Meksykańcach, którzy... przy porcie. Panowie, proszę bardzo. Tak? Nie popędzaj mnie, knypasie. Proszę, powiedział mu to do niego, ale nie mam odwagi. Idziemy. Tym cholernym... Ach, piasek przyjemny. Gdzie to jest, Gęsiego? Panowie, szanujmy się. Uważaj na słowa. Jesteśmy kolego na ty! Dżungla nie jest bezpieczna! Proszę was, Gęsiego!